Siemanko, jestem Jasiok i dzisiaj jesteśmy nad jeziorem. Łowimy oczywiście z bellyboata, ze mną jest bluebeard do 1,5 grama. Celem są wzdręgi i ogólnie białoryb, chociaż nie pogardzę też okoniem i na pewno troszeczkę będę starał się porzucać, bo zauważyłem, że jest fajna aktywność okoniowa. Teraz płyniemy sobie na miejscóweczkę. Patrzcie w ogóle, jak tutaj jest płytko. Powinniście to widzieć, mam nadzieję. Jak nie, to zaraz wam nagram z drugiej kamery, bo jesteśmy na przedniej. I co? Zapraszam was do oglądania. Nie zapomnijcie o komentarzu. Pozdro! Klasycznie. Siedzi okonek. Teraz założyłem sobie przynętę, która nie jest do końca przynętą okoniową. Jest to przynęta również świetna na białoryb, bo jak niewielu wie, wzdręga w pewnym okresie swojego życia zmienia się drapieżnika. Zjada ona niewielkie rybki i ogólnie prowadzi drapieżny tryb życia. Ale jest to taki moment, kiedy wzdręga już dorasta do dosyć pokaźnych rozmiarów, typu 15 cm. Ona wtedy po prostu zaczyna żerować nie tylko na jakichś tam owadach, które wpadają do wody, ale też jak najbardziej na innych rybach. Właściwie nie jest to udowodnione od jakiego rozmiaru, także nie do końca może być tak, że podczas kiedy rośnie do 15 cm, tylko może być po prostu tak, że ona, nie wiem jak to dokładnie działa, ale wiem, że wielu uważa, że wzdręga jest to ryba spokojnego żeru, że nie jest to ryba, która zjada inne ryby. Nie do końca tak jest i łatwo jest to zaobserwować, ponieważ czasami wyciąga się przepiękne wzdręgi na właśnie kopytka, jakieś twisterki, coś takiego, tak jak teraz widzieliście, to było branie wzdręgi. Nawet widzę, która to była wzdręga, bo tutaj wypłynęła za przynętą. Także tak to właśnie wygląda, że wzdręgę da się jak najbardziej złapać na przynętę imitującą rybkę. Jak widzicie, brania są bardzo fajne i są to brania wzdręgowe. Po czym to poznaję? Poznaję to po tym, że ta ryba mocno szarpie. Że ta ryba mocno szarpie. Wyjdzie za czepu. Że ta ryba mocno szarpie. Okoń ma tak na przykład, że kiedy on bierze, to już weźmie, zaś się ta ryba siedzi. Ze wzdręgą jest tak, że ta ryba po prostu podskubuje często. I są to mocne podskubnięcia, ale to się nie wcina. Także dosyć łatwo jest rozróżnić branie wzdręgi od brania okonia. Ale może skończę już pierdzielić i zaczniemy łowić. Patrzcie, jak okoń zostaje odprowadzany przez swoich kolegów podczas złowienia go. Jest to bardzo częste zjawisko, bo okonie są takimi rybami, że jeżeli widzą, że jakaś ryba tam sobie płynie, one płyną za nią. Oczywiście do pewnego momentu, kiedy okoń jakby dorasta do dosyć sporych rozmiarów i on wtedy staje się takim, można by powiedzieć, samotnikiem. W momencie, kiedy okoń jest dosyć młodą rybą i nie jest to ryba małych rozmiarów, bo kiedy okoń jest bardzo mały, nie wiem, czy już to mówiłem, trochę jestem zakręcony. W każdym razie okoń w młodszych etapach swojego życia, kiedy nie jest dużych rozmiarów, on się grupuje. Jak najbardziej jest to ryba, która cały czas pływa w grupie, pływa z innymi okoniami. Ale kiedy ona dorasta już do dużych rozmiarów, staje się ładnym okoniem, dużym okoniem,
Ona wtedy zostaje samotnikiem. Oczywiście czasem też zdarzy się, że taka ryba połączy się w grupę i będzie polować wraz z innymi okoniami. W każdym bądź razie okoń, który już dorośnie do sporych rozmiarów, on już po prostu staje się samotnym łowcą. Ale takie okonie właśnie w takim rozmiarze jak ten, czyli plus minus 15-20 cm, one jeszcze jak najbardziej pływają w ławicy, polują razem, nie polują samotnie. Do takiego momentu, kiedy te ryby naprawdę przekroczą już ładny rozmiar, one wtedy zaczynają żerować. Najzwyczajniej, no kurczę, samotnie. To jest właśnie to, że kiedy znajdziecie miejsce, gdzie jest drobny okoń, to tego drobnego okonia, ale na żywca by był dobry. Ale oczywiście regulamin PZW zabrania nam używać takich ryb na żywca, które są niewymiarowe. Na tym łowisku na przykład okoń ma wymiar 20 cm, także do wymiaru temu okoniowi jeszcze dużo zabrakło. I się spiął i wziął następny, także... O, i się znowu spiął. W każdym razie taka ryba, szczególnie dlatego, że okoń jest, jeżeli łowicie okonia na żywca, no to bardzo częstym zjawiskiem jest to, że okoń, jeżeli łowicie na żywca jako okonia, okoń lubi zjadać własne potomstwo, własny gatunek, jest po prostu kanibalem. Dlatego też uważam, że jeżeli chce się łowić okonie na żywca, to okoń, drugi okoń, który będzie na haczyku, jest najlepszą przynętą, żeby złowić okonia, bo po prostu są kanibalami i jest to naprawdę bardzo skuteczna przynęta żywcowa na okonia. Nie żadna płotka, nie żadna ukleja, a okoń. No tylko, że problem w tym, że nie można tak robić, a założenie okonia, który będzie miał raptem tam 20 parę centymetrów, no będzie musiało skutkować naprawdę potężnym okoniem na haku, który by musiał się zainteresować tym okoniem, no bo nie weźmie wam raczej okoń 15 centymetrów czy 20. Także no musicie jakby patrzeć na to, że okoń bardzo lubi inne okonie. Dlatego też często okonie łowi się na przynęty przypominające właśnie gatunek okonia. Jeśli chodzi o spinning, często kanibale czy inne przynęty są w taki sposób zaprojektowane, aby przypominały okonia, bo po prostu okonie uwielbiają okonie. I nie wiem, co ja gadam. Ja wiem, że ja się plączę, że gadam teraz tak 3x3. Jestem po prostu troszeczkę zdziwiony, że aż tyle brań teraz jest. No patrzcie, ja wrzucam po prostu do wody i wyciągam okonia za okoniem, tak? To jest po prostu coś niesamowitego. Mikrogarbus, mikrocypek. Ten to już naprawdę ma raptem z 6 cm. Obstawiam tak. Cześć, chciałem sprawdzić, czy dobrze obstawiam twoją miarę. O, ma 10. Nie wyglądasz na 10-centymetrowego garbusa potężnego. No, po prostu niesamowite, ile dzisiaj mamy brań tutaj. W tym miejscu, na przykład, że to są takie mikrocypki. A liczy się zabawa. Ja tam się dobrze bawię, bo cały czas coś tam podskubuję. Jest zabawa. O, nawet teraz, patrzcie, pokażę wam. O, sami widzicie teraz, co się dzieje w wodzie. Ile tutaj jest drobnego okonka. Ale jest to okoń mega malutkich rozmiarów. Patrzcie, ja mogę zrobić tak naprawdę tak, o. Mogę wrzucić przynętę do wody i prowadzić ją tylko w stronę góra-dół. Patrzcie, ile ja będę miał brań tutaj. W taki sposób łowienia. O, siedział. I wszystkie okonie są takie chętne. Myślę, że to widać. One stoją przy tej przynęcie, ona sobie pracuje. Ta przynęca sobie cały czas pracuje. A one nie do końca chcą brać na nią.
Piękne jest to, jak się widzi te brania, że ta ryba wyskakuje w ułamek sekundy, startuje. Poczekajcie, spróbujemy złapać tego samego konia jeszcze raz. Czy to się uda? Czy on weźmie? To jest taki eksperyment. Nie, nie weźmie. Nie jest w ogóle zainteresowany. Tak jakby po prostu wiedział, że to była przynęta i że musi zahamować swój instynkt łowczy. A szczerze mówiąc, spodziewałem się, że może wyjść jeszcze raz do tej samej przynęty. Taki może być podwymiar. Garbusik. Sprawdźmy. Czy będzie rzucał, bo to garbus. Wymiaru nie ma. Czekaj. No wypuszczę cię. No, z 16-17 cm. Ale już naprawdę ładny okonek. Idzie do wody oczywiście. Klasycznie. O, tym razem mamy wzdręgę na nano minoła. To bardzo ładnie pokazuje, że wzdręga jest rybą drapieżną. Po prostu, no. Nie ma problemu z tym, żeby wziąć na przynętę imitującą rybkę. Wzdręga oczywiście idzie do wody. Płyń! Nano minoły są pakowane w taki elegancki woreczek. Macie tutaj 16 sztuk. Mi bardzo fajnie podoba się ten kolorek, właśnie złoty. On na pewno zawsze będzie dostrzegany w tej wodzie, czy ona będzie czysta, czy brudna. Zawsze będzie dostrzegany, tym bardziej jeszcze kiedy byłoby słońce. Ja jestem akurat w takim miejscu, że to słońca nie widać, bo jesteśmy zakryci, jest cień. Ale w momencie, kiedy by świeciło mocno słońce, potęgowanie skuteczności tej przynęty na pewno by było dużo większe. No bo po prostu w słońcu brokat, złoty kolor jest dużo bardziej postrzegany i jakby widoczny niż jakbyście wzięli, nie wiem, jakiś tam czarny. Wpływamy właśnie na miejscówkę typowo wzdręgową, gdzie ostatnio odwiedziły nas karpiszony. Chciałbym Wam też przedstawić mniej więcej, jeżeli się uda, a przede wszystkim powiedzieć, w jaki sposób szukać tych wzdręg i gdzie zauważyć ich aktywność. Przede wszystkim, jeżeli macie takie trzciny, jakie są za mną, wzdręgi bardzo często pływają, obgryzają te trzcinki i to fajnie widać, bo trzcina sobie stoi prosto, a nagle się gdzieś tam szura i słychać to, że po prostu coś w nią wpływa. I to jest właśnie wzdręga. Wzdręga bardzo lubi tak robić. Więc myślę, że będziemy wyszukiwać tych wzdręg tutaj wśród tych trzcin. I co? Miejmy nadzieję, że będą brały. No definitywnie to była wzdręga, ale to są takie typowo wzdręgowe brania. Puste brania wzdręgowe, tak jak widzicie, ona szarpie. Wy to możecie próbować zacinać, ona się i tak nie będzie chciała wciąć. Raz kiedyś się uda, ale ogólnie rzecz biorąc, jak już wzdręga jest ładniejsza i ona jest bardziej chętna do wzięcia, to po prostu to weź się tak, że bez problemu to zatniecie. A takie typowe brania, kiedy ta wzdręga wam podsysa to i podsysa, to są to brania typowo malutkiej wzdrążki, która tam jest rozmiarów bardzo niewielkich. Ale my miejmy nadzieję, że znajdziemy tą większą wzdręgę i że uda się złowić jakąś chociaż 20-25 cm. Patrzcie, i to jest przynęta prawie 3 cm, imitująca rybkę, a zobaczcie, jaka malutka wzdrążka się na to skusiła. Coś pięknego. Znowu bardzo malutka wzdrążka.
Patrzcie, jak spokojnie idzie. O, dopiero teraz zaczęła walczyć. Przez spory czas w ogóle nie walczyła. Wstrążka. Teraz postanowiłem, że zmienię sobie przynętę na MF Howorma. A to nie, wzdrążka. Już chciałem powiedzieć, że to jest płotka, lecz nie. Dlatego czasem po prostu te płetwy nie warto sprawdzać po płetwach, bo czasem, tak jak w tym przypadku, płetwy nie są za bardzo czerwone, a warto spojrzeć na pysk, bo wzdręga pysk ma skierowany do góry, a płoć ma skierowany w dół, jak leszcz. Jak leszcz i karp idzie do wody oczywiście. I łowimy dalej. MF Howormik w kolorze różowym. Bardzo fajna przynęta. I znowu w takiej pięknej scenerii kieruję się z powrotem do domu. Coś niesamowitego. Pięknie. Ale połknęła głęboko, ulala. A więc co, mój wyjazd dobiega końca. Niestety, bo niestety jest już bardzo późno, także wracam już na miejsce wodowania. Troszeczkę połapaliśmy, nie było dobrze. Myślałem, że będzie naprawdę dużo lepiej dzisiaj, tym bardziej, że był aż alert dotyczące tego, że jest mega upalnie i sądziłem, że po prostu wzdręgi będą szaleć. Szalały, ale te wzdręgi, których nie do końca chciałem, które nie do końca chciałem złapać, te mniejsze, w każdym razie połapaliśmy, było całkiem przyjemnie. Co? Dziękuję Wam bardzo ślicznie za oglądanie. Zostawcie subika, lajka i koniecznie zostawcie komentarz. Narka!